Wir haben gestern Abend in Katowice gesehen. Wczoraj wieczorem mogliśmy w Katowicach oglądać. Aus der Apostelgeschichte 3. Z Księgi Dziejów Apostolskich z trzeciego rozdziału. Wer der Herr Jesus ist. Kim jest Pan Jezus? In diesen zwei Vorträgen heute Nachmittag. A w tych dzisiejszych dwóch wykładach dzisiaj po południu. Wollen wir sehen, was der Jesus jetzt und heute tut. Chcemy przyjrzeć się temu, co Pan Jezus teraz, dzisiaj czyni. Und wir haben zwei verschiedene Arten der Betrachtung vor uns. I mamy przed sobą dwa różne sposoby rozważenia tego tematu. Wir wollen einmal sehen, der Jesus ist unser hoher Priester. Najpierw przyjrzyjmy się temu, że Pan Jezus jest dla nas najwyższym kapłanem. Und dafür gibt es einen ganzen Brief, der uns das beschreibt. I żeby to pokazać, to został spisany cały list na ten temat. Aber ihr braucht keine Sorge haben. Ale proszę, nie bądźcie przerażeni tym. Wir wollen nicht den ganzen Hebräerbrief heute Nachmittag betrachten. Nie chcemy dzisiaj po południu całego listu do Hebrajczyków rozważać. Sonst wird es Mitternacht. Bo inaczej na pewno by stała się północ. Wir wollen nur Schwerpunkte bilden. Chcielibyśmy tylko pokazać najważniejsze punkty. Der andere Dienst unseres Herrn Jesus ist der Sachwalter. Kolejną służbą, jaką wykonuje Pan Jezus, to jest właśnie służba orędownika. Und diesen Dienst beschreibt in nur einem Vers, vielleicht zwei Verse. I tą służbę mamy opisaną w jednym, może w dwóch wierszach. Und das bedeutet zweierlei für uns heute Nachmittag. A to dla nas oznacza dwie rzeczy dzisiaj po południu. Wir machen einen Flug über den Hebräerbrief. Zrobimy przegląd listu do Hebrajczyków. Aber wir nehmen die Lupe für den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Ale weźmiemy szkło powiększające, aby przyjrzeć się jednemu wierszowi z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Und das sind zwei wichtige Punkte auch in der Betrachtung des Wortes Gottes immer. I to zawsze są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chcemy Słowo Boże rozważać, i to obowiązuje zawsze. Wenn wir ein Bibelbuch aufschlagen, gdy otwieramy jakąś księgę biblijną, müssen wir einmal erst sehen, was ist für eine Linie, was verfolgt Gott für ein Ziel mit diesem Buch. To najpierw musimy przyjrzeć się, jaka jest główna linia przewodnia, czyli do jakiego celu dąży Bóg, dając nam tą księgę. Wenn wir dann wissen, was das Thema dieses Buches ist, jeżeli chcemy wiedzieć, jaki jest temat tej księgi, dann können wir auch das die Lupe nehmen, um es etwas näher heranzuholen und als genau anzusehen. To wtedy możemy wziąć szkło powiększające i jak gdyby przybliżyć sobie ten tekst w poszczególnych wierszach. Ich möchte zu Beginn zwei Verse lesen. I na samym początku chciałbym przeczytać dwa wiersze. Markus 10, Vers 45. Z 10 rozdziału Ewangelii Marka. 45 wiersz. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 wiersz. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Aus Lukas 22. Z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Vers 27. 27 wiersz. Łukasza, 22 rozdział, 27 wiersz. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Es ist etwas ganz Besonderes. Jest to szczególną rzeczą, dass der Jesus Mensch geworden ist. Że Pan Jezus stał się człowiekiem. Und wir haben gestern gesehen, welche Titel der Jesus als Mensch hat.
I wczoraj mogliśmy się temu przyglądać, jakie tytuły posiada Pan Jezus, gdy stał się tutaj na ziemi człowiekiem. Wir haben gesehen, ein besonderer Titel ist Knecht. I mogliśmy temu się przyglądać, że szczególnego rodzaju tytułem jego jest właśnie słowo czy określenie sługa. Und der Jesus hat seinen Dienst auf dieser Erde schon erfüllt. Pan Jezus już dokonał swojej służby tutaj na tej ziemi. Aber ich weiß nicht, ob wir jeden Tag immer daran denken, dass jetzt auch einen Dienst tut im Himmel. Ale nie wiem, czy my codziennie o tym sobie myślimy, że on dalej wykonuje swego rodzaju służbę, gdy teraz przebywa w niebie. Er ist immer noch der Dienende. On dalej jest tym, który nam usługuje. Wir haben im Gebet gesagt, dass wir auf der Erde Pilger sind. Myśmy w modlitwie to wyrażali, że my jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami. Es gibt Gefahren. I istnieją niebezpieczeństwa. Und der Jesus ist uns zur Verfügung. A Pan Jezus jest nam dany do dyspozycji. Um uns zu helfen. Aby nam pomagać. Und so wollen wir jetzt zuerst über den hohen Priester nachdenken. I chcemy teraz najpierw porozmyślać o jego służbie jako najwyższego kapłana. Und schlagen den Hebräerbrief auf. I otwórzmy teraz w tym celu list do Hebrajczyków. Zur Einleitung lesen wir Vers 1 und 2 von Kapitel 1. I aby wprowadzić do tego tematu, przeczytajmy sam początek tego listu. Pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Przeczytamy jeszcze trzeci i czwarty wiersz. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Also das Thema des Hebräerbriefes ist der hohe Priester. A więc tematem tego listu do Hebrajczyków to jest właśnie najwyższy kapłan. Die Empfänger des Briefes sind Hebräer. Odbiorcami tego listu są Hebrajczycy. Hebräer waren Juden. Hebrajczycy byli Żydami. Und das müssen wir immer bedenken, wenn wir jetzt diesen Brief aufschlagen. I zawsze to musimy mieć na uwadze, gdy otwieramy ten list. Ein Schlüsselwort für diesen Brief ist das Bessere. Tym słowem, kluczem do tego listu to jest właśnie słowo lepsze. Dieses Wort kommt im Hebräerbrief 13 Mal vor. To słowo pojawia się w tym liście do Hebrajczyków 13 razy. Warum ist das so wichtig? Dlaczego ono jest takie ważne? Die Juden hatten das Alte Testament. Żydzi mieli Stary Testament. Das war gut. I dobrze, że tak było. Aber jetzt stellt Gott ihnen das Bessere vor. Ale teraz Bóg im przedstawia coś, co jest lepsze. Und danach nimmt das Gute weg. A wtedy on zabierze to, co jest lepsze. Das ist Przepraszam, dobre. Das ist übrigens auch für die Eltern ein gutes Beispiel. To również jest poza tym bardzo dobry przykład dla rodziców. Wenn ein Kind ein Spielzeug in der Hand hat, jeżeli dziecko będzie miało w rękach jakąś zabawkę, und du möchtest das Spielzeug wegnehmen, i chciałbyś temu dziecku zabrać tą zabawkę, das Kind ist nicht einverstanden. To z pewnością dziecko nie będzie z tym zgodne. Aber wenn wir dem Kind das Lieblingsspielzeug geben, ale jeżeli damy temu dziecku tą najbardziej ukochaną zabawkę, es lässt das andere fallen. To na pewno rzuci tą poprzednią. Und so ist es auch im Glaubensleben. I dokładnie tak też jest i w życiu wiary. Gott zeigt uns das Bessere.
Bóg pokazuje nam to, co jest lepsze. Und wir können dann das andere fallen lassen. I wtedy możemy to poprzednie zostawić. Die Reihenfolge ist wichtig. A kolejność jest tutaj bardzo ważna. Wir kennen das im Leben auch. My to też znamy z naszego życia. Wenn wir eine Wohnung bekommen, die viel größer, viel schöner, viel besser ist. Jeżeli dostajemy mieszkanie, które jest o wiele lepsze, większe, piękniejsze, dann ist es einfacher, die alte Wohnung zu verlassen. To wtedy jest nam łatwo stare mieszkanie zostawić. Aber wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, ale gdy nie miałbym tej świadomości, do jakiego mieszkania mam się wprowadzić, dann halte ich an dem alten fest. To wtedy będę trzymał się tego starego. Also das ist ganz wichtig, vor Augen zu haben. I to jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy zawsze to mieli przed oczami. Ein zweites Schlüsselwort für den Hebräerbrief ist, drugim słowem, kluczem do tego listu do Hebrajczyków to jest słowo im Gegensatz zum Alten Testament, w przeciwieństwie do Starego Testamentu, wo immer gestanden hat, du sollst, du sollst, du sollst, gdzie w Starym Zakonie zawsze było napisane ty będziesz, ty powinieneś, finden wir 11-mal im Hebräerbrief, to 11 razy mamy zapisane w liście do Hebrajczyków lasst uns, chciejmy. Und auch das ist ganz wichtig für unser Leben als Gläubige. I to też jest bardzo ważne dla nas w naszym życiu jako wierzących ludzi. Vielleicht bist du noch ein Kind heute Nachmittag. Du bist hier als ein Kind. Może dzisiaj po południu ty siedzisz w tej sali jako dziecko jeszcze. Und deine Eltern haben gesagt, du sollst heute Nachmittag mitkommen. I twoi rodzice tobie powiedzieli, że dzisiaj po południu pójdziesz z nami. Das ist auch gut so. I dobrze, że tak się stało. Deine Eltern sagen zum Beispiel auch, du sollst Zähne putzen. Na przykład tobie rodzice mówią, że masz również myć zęby. Aber es muss ein Punkt in unserem Leben kommen. Ale wiedz, że musi nastąpić taki moment w naszym życiu, wo wir erkennen, was gut ist für unser Glaubensleben, w którym my poznamy, co jest dobre dla naszego życia we wierze, und wo wir uns gegenseitig ermuntern, lasst uns. I gdy będziemy mogli siebie nawzajem też i zachęcać do tego tymi słowami, chciejmy. Gott möchte nicht eine Pflicht haben. Bo Bóg nie chciałby, aby to wszystko było dla nas jakimś obowiązkiem. Sondern er hat für uns sein Leben auf Golgatha gegeben, Herr Jesus. Ale Pan Jezus swoje życie złożył w ofierze na krzyżu Golgoty. Und er fragt jetzt, wo ist deine Antwort? I on pyta ciebie teraz, jaka jest twoja odpowiedź na to? Wenn wir uns den Hebräerbrief anschauen, gdy przyjrzymy się temu listu do Hebrajczyków, so haben wir in den Kapitel 1 und 2 eine Einleitung. To możemy stwierdzić, że w pierwszym i w drugim rozdziale mamy wstęp, wprowadzenie do tego listu. Und er zeigt uns zuerst, wer ist unser hoher Priester. I ten pisarz pokazuje nam najpierw, kim jest ten najwyższy kapłan. Und wir sehen das besonders zusammengefasst in Kapitel 3, Vers 1. I w szczególny sposób streszczone to znajdujemy zapisane w trzecim rozdziale w pierwszym wierszu. Er ist Apostel und hoher Priester. On jest tam pokazany jako apostoł i najwyższy kapłan, czy arcykapłan. Apostel bedeutet Gesandter von Gott. Apostoł to nic innego jak posłaniec i takie słowo my mamy w naszym tłumaczeniu polskim jako posłaniec od Boga. Und der Jesus ist als ewiger Sohn von Gott auf die Erde gekommen. Tak, Pan Jezus jako ten odwieczny syn przyszedł z nieba od Boga tutaj na tą ziemię. Der Jesus hat Gott zu den Menschen gebracht. Można powiedzieć, Pan Jezus przyniósł Boga do ludzi. Und der Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt als Mensch. A Pan Jezus również wrócił do nieba, ale już jako człowiek. Als hoher Priester. I jako ten arcykapłan. Und als hoher Priester bringt er die Menschen vor Gott. I on teraz jako ten arcykapłan przynosi ludzi przed Boga.
Das ist eine Wahrheit durch die ganze Schrift. A jest to prawda, która jest, którą możemy znaleźć w całym Piśmie Świętym. 1. Mose 28 bei Jakobs Traum. Gdy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, 28 rozdział i znajdujemy opis tego snu Jakuba, wir sehen eine Leiter, w którym on widzi tam drabinę zwischen Himmel und Erde, postawioną pomiędzy niebem a ziemią, und Engel steigen auf und nieder. I widzi tam, że aniołowie wstępują po tej drabinie do nieba i zstępują na dół, na ziemię. Gott wollte immer mit den Menschen in Verbindung kommen. I to pokazuje, że Bóg zawsze chciał, dążył do tego, aby nawiązać kontakt z człowiekiem. Auch dafür gab es das Gesetz. I też i w tym celu był podany przez Boga cały zakon. Gott kam zu den Menschen. Bóg przyszedł do ludzi. Und der Mensch hat gesagt, alles was Gott sagt, wollen wir tun. A ludzie powiedzieli, że wszystko, co Bóg powie, my chcemy wykonać. Aber Gott hat gezeigt, der einzige Weg ist durch den Herrn Jesus. Ale Bóg również pokazał, że jedyną drogą do Boga jest droga prowadząca przez Pana Jezusa. Und dann finden wir in Kapitel 3 bis Kapitel 10. A następnie oglądamy w tych rozdziałach od 3 do 10. Die zwei Seiten des hohen Priestertums des Herrn Jesus. Dwie strony tych czynności wykonywanych przez tego najwyższego kapłana Pana Jezusa. In Kapitel 3 bis 6. W rozdziałach od 3 do 6. Nimmt der Herr Jesus sich unserer Schwachheiten an. Czytamy o tym, że Pan Jezus ujmuje się za naszymi słabościami. Und in Kapitel 7 bis Kapitel 10. A w tych rozdziałach od 7 do 10. Führt uns der hohe Priester zur Anbetung. Ten najwyższy kapłan prowadzi nas do uwielbienia. Das sind die zwei Seiten des hohen Priestertums des Herrn Jesus. To są właśnie te dwie strony tych czynności dokonywanych przez najwyższego kapłana Pana Jezusa. Und wir wollen jetzt einige Stellen aus Kapitel 3 bis 10 etwas nehmen, um es zu zeigen. I chcielibyśmy teraz tak wybrać pewne miejsca od 3 do 10 rozdziału, które właśnie nam to pokazują. Aber immerhin auch sehen, wie der Herr Jesus uns als hoher Priester beschrieben wird. Ale również też i ciągle oglądać, w jaki sposób jest opisany Pan Jezus jako najwyższy kapłan. Wir haben zwei Eigenschaften in Kapitel 2, Vers 17. Dwie cechy mamy opisane w 2 rozdziale w 17 wierszu. Er ist ein barmherziger und treuer hoher Priester. W środku tego wiersza czytamy o tym, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem. Was bedeutet das? Co to oznacza? Barmherzigkeit ist auf den Menschen gerichtet. Miłosierdzie jest skierowane do ludzi. Es hat zwei Wortelemente, barmherzig. Te słowo zawiera w sobie dwa elementy, z dwóch słów się składa. Ein Herz für Elend. I ono zawiera w sobie to określenie, że ma serce dla nędzy, dla biedy. Wie groß ist das? Wir haben einen Menschen im Himmel. Jakież to jest wielkie, że my mamy tam w niebie takiego człowieka, dessen Herz schaut auf unser Elend, którego serce spogląda na naszą nędzę. Aber zweitens ist er auch treu. Ale po drugie, on również też i jest wierny. Treu richtet sich zu Gott. Wierność właśnie kieruje nas do Boga. Wir haben einen hohen Priester, der gegenüber Gott treu ist. I mamy takiego właśnie arcykapłana, który jest w stosunku do Boga wierny. Er wird nicht müde. I nigdy się tym nie strudzi. Er hört nicht auf. Nigdy nie zaprzestanie. Aber die Hebräer hatten große Probleme. Ale Hebrajczycy mieli wielkie problemy. Stellen wir uns einmal vor. Wyobraźmy sobie ich sytuację. Sie waren Juden. Byli Żydami. Und sie waren in einer Zeit, wo Juden verfolgt wurden. I żyli w takich czasach, w których Żydzi byli prześladowani.
Jetzt waren sie Juden Christen geworden. A teraz oni jako Żydzi stali się chrześcijanami. Und jetzt wurden sie von den Juden verfolgt. I okazuje się, że oni teraz jako chrześcijanie zostali jeszcze dodatkowo prześladowani przez innych Żydów. Das war nicht einfach. I to dla nich naprawdę nie było łatwą rzeczą. Und deswegen gab es einige, die wollten wieder zurückgehen zum Judentum. I dlatego wśród nich pojawili się i tacy, którzy chcieli z powrotem wrócić do religii żydowskiej. Und manche dieser Gefahren, die dadurch kamen, betreffen uns auch. I niejedne z tych niebezpieczeństw, które ich dotyczyły, dotyczą również i nas samych. Und deswegen beginnt Kapitel 3, betrachtet den Herrn Jesus. I dlatego też i trzeci rozdział rozpoczyna się od takiego wezwania: rozważajcie albo oglądajcie Pana Jezusa. Ich weiß nicht, in welchen Lebensumständen jeder einzelne heute Nachmittag ist. Ja oczywiście nie wiem, w jakich okolicznościach życiowych znajduje się każdy, który teraz dzisiaj po południu jest w tej sali. Es gibt schwierige Umstände. A mogą być naprawdę trudne okoliczności. Aber bei allen Lebensumständen, ale we wszystkich tych życiowych sytuacjach, dürfen wir den Herrn Jesus nicht aus dem Auge verlieren. Nie wolno nam nigdy Pana Jezusa stracić przed oczu. Das ist sehr wichtig. I to jest bardzo ważne. Unser Leben wird mit einer Wüstenreise verglichen. Nasze życie porównywane jest do przejścia przez pustynię. Und wir können das auch sehr übertragen auf unser Leben. I bardzo łatwo możemy też i to przenieść do naszego własnego życia. Was sieht man in einer Wüste? Co możemy zobaczyć w pustyni? Sand. Piachy. Sand. Piachy. Sand. Piachy. Unser Leben ist manchmal auch so geprägt. I nasze życie też czasami się tym charakteryzuje. Schule. Szkoła. Schule. Szkoła. Schule. Szkoła. Das Leben ist langweilig, oder? I myślimy, że życie jest nudne, nieprawdaż? Aber Gott möchte, dass wir in diesem Leben den Herrn Jesus vor Augen haben. Ale Bóg chce, abyśmy właśnie w takim życiu mieli Pana Jezusa zawsze przed naszymi oczami. Wenn du in einer Lebensphase bist, wo du denkst immer das gleiche. Bo gdy ty znajdujesz się w takich okolicznościach życia i myślisz, że ciągle jedno i to samo. Als Hausfrau? I może ty jesteś też gospodynią domową, małżonką. Waschen, kochen, putzen. I zajmujesz się ciągle na okrągło praniem, gotowaniem, sprzątaniem. Nächste Woche? Następny tydzień. Waschen, kochen, putzen. Pranie, gotowanie, sprzątanie. Oder als im Berufsleben. Albo weźmy kogoś, kto pracuje zawodowo. Immer das gleiche, immer das gleiche. Ciągle, każdego dnia to samo, to samo. Dann will der Jesus, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben. Tak, Pan Jezus właśnie chce w takich okolicznościach, abyśmy mieli społeczność z nim. Er ist im Himmel. On jest w niebie. Er kennt unsere Umstände. I on zna nasze okoliczności. Aber die Wüste ist auch heiß. Ale ta pustynia też również jest miejscem, gdzie jest gorąco. Es gibt auch Lebensumstände, wo wir sehen, wie heiß der Wüstensand ist. Są takie życiowe okoliczności, w których to doświadczamy na sobie, jak gorącym jest piasek pustyni. Vielleicht eine Krankheit? Może to być jakaś choroba. Arbeitslosigkeit? Może to być stan bez pracy, bezrobotność. Familienprobleme? Albo problemy w rodzinie. Schwierige Fragen in der Versammlung? Albo może trudne pytania w miejscowym zgromadzeniu. Auch da ist es wichtig, niemals den Herrn Jesus aus dem Auge zu verlieren. I w takich okolicznościach zawsze jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy nigdy nie stracili Pana Jezusa sprzed naszych oczu. Also das erste, was der Jesus heute Nachmittag möchte. A więc pierwszą rzecz, którą Pan Jezus chciałby nam dzisiaj po południu pokazać, to to. Blicke auf den Herrn Jesus im Himmel. Spoglądaj na Pana Jezusa, który jest w niebie. Ein zweites Problem war.
Drugim problemem ich było to. Wir sehen das besonders ab Vers 7 von Kapitel 3. Szczególnie to oglądamy począwszy od 7 wiersza w 3 rozdziale. Dass der Jude auf der Erde Ruhe suchte. Że Żyd zawsze dążył do tego, aby znaleźć miejsce odpocznienia tutaj na tej ziemi. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch für dich eine Gefahr ist oder für mich. Nie wiem, czy to też nie jest niebezpieczeństwem i dla ciebie i dla mnie. Möglichst ein angenehmes Leben auf der Erde zu haben. Aby sprawić sobie na ile to możliwe najbardziej przyjemne życie tutaj na tej ziemi. Es ist gut, dass wir viele Hilfsmittel haben, die Gott geschenkt hat. Jest to rzeczywiście dobrą rzeczą, że Bóg nam podarował wiele środków pomocniczych. Ich glaube, heute Nachmittag sind fast alle mit dem Auto hier. Myślę, że dzisiaj po południu większość z was, albo prawie że wszyscy, przybyli tutaj swoimi samochodami. Es ist gut, dass wir Autos haben. To rzecz dobra, że mamy samochody. Ich schreibe meine Briefe auch mittlerweile fast nur mit dem Computer. Ja moje listy prawie że wyłącznie piszę za pomocą mojego komputera. Das ist gut. To dobra jest rzecz. Es gibt also nützliche Hilfsmittel. A więc są na tej ziemi pożyteczne rzeczy pomocnicze. Aber Gott zeigt uns in seinem Wort, ale Bóg nam pokazuje również w swoim słowie, das Leben als Gläubige ist keine ruhige Fahrt. Że życie człowieka wierzącego na tej ziemi to nie jest przejazd przez spokojne miejsca w spokojny sposób. Sondern die Ruhe kommt im Himmel. Nie, to odpocznienie, ten spokój, on dopiero nastanie w niebie. Er möchte gerne, dass wir für ihn noch tätig sind. Bo Pan chce, żebyśmy jeszcze byli na tej ziemi czynni dla Niego. Und was macht der hohe Priester, um uns zu zeigen, was wir für ihn tun können? A co właśnie czyni ten najwyższy kapłan, aby nam pokazać, co my mamy dla Niego czynić? Wir gehen zu Kapitel 4, Vers 12 bis 16. I przejdźmy teraz do 4 rozdziału i przeczytajmy wiersze od 12 do 16. 4, 12 do 16. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wir finden hier zwei Hilfsmittel. Znajdujemy tutaj opisane dwa środki pomocnicze. Das Wort Gottes, Słowo Boże, und das Gebet. I modlitwę. Und dazwischen wird uns der Jesus gezeigt als hoher Priester. A między nimi pokazany jest nam Pan Jezus jako ten najwyższy kapłan. Wir finden im Wort Gottes, wie uns viele Personen vorgestellt werden. Stwierdzamy w Słowie Bożym, że tam jest przedstawionych wiele osób, die das Leben für den Herrn Jesus eingesetzt haben. Takich, którzy właśnie całe swoje życie poświęcili dla Pana Jezusa. Das sind wichtige Beispiele, dass wir auch diesen Beispielen folgen. I to są naprawdę ważne dla nas przykłady i chodzi o to, abyśmy chodzili według tych przykładów. Und der Jesus ist das vollkommene Beispiel. A dla nas najbardziej doskonałym przykładem, wzorcem do naśladowania jest Pan Jezus. Der Jesus hat gedient bis zum Tod.
Bo Pan Jezus służył aż do śmierci. Und er hat gesagt, mein Vater und ich wirken bis jetzt. I on to powiedział, że ja i Ojciec mój działamy aż do teraz. Wir können nur auf dieser Erde etwas für den Herrn Jesus tun. A my możemy tylko na tej ziemi coś uczynić dla Pana Jezusa. Und wir sehen die Beschreibung in Vers 12 und 13 des Wortes Gottes. I opis tego znajdujemy w 13 i w 14 wierszu. Interessant ist, dass plötzlich am Ende es von der Bibel zu Gott selbst übergeht. Jest to interesujące, że na samym końcu znajdujemy przejście ze Słowa Bożego Biblii do samego Boga. Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm, das ist Gott, unsichtbar. I tak jak czytamy na początku 13 wiersza, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przed Nim, czyli przed Bogiem. Gott macht sich mit seinem Wort völlig eins. I Bóg całkowicie się jednoczy ze swoim Słowem. Das ist großartig. Jest to wspaniała rzecz. Stellen wir uns vor, ein Autor hat etwas vor 30 Jahren geschrieben. Wyobraźmy sobie coś takiego, że pewien autor napisał książkę przed 30 laty. Und wir fragen ihn, du hast vor 30 Jahren etwas geschrieben. I mamy sposobność, aby zapytać go, że ty napisałeś w tej książce o czymś przed 30 laty. Dann sagt er bestimmt, oh, das ist schon so lange her, heute habe ich eine andere Meinung. To nie, na pewno byśmy się nie zdziwili, gdybyśmy usłyszeli taką odpowiedź: o, to już tak dawno temu pisałem, dzisiaj to ja mam już inny punkt widzenia na tą sprawę. Aber wir haben das Wort Gottes. Ale my mamy w rękach Słowo Boże. Und Gott macht sich eins damit. I Bóg całkowicie się jednoczy z tym Słowem. Wir können uns darauf völlig verlassen. I możemy w pełni polegać na Jego Słowie. Wenn wir das Wort Gottes vor uns haben, i gdy mamy Jego Słowo przed sobą, zeigt er uns, bevor er das Gebet uns schildert, to pokazuje nam, zanim nam opisał tą modlitwę, wen wir im Himmel haben, zu dem wir beten können. Kogo my posiadamy w niebie, do którego możemy się modlić. Wir haben in Vers 14 einen großen hohen Priester. Mamy tutaj opisanego w 14 wierszu tego wielkiego arcykapłana. Also treu, barmherzig, groß. A więc kolejne określenie do tego określenia wierny i miłosierny dodane zostało wielki. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. A jest to Jezus, Syn Boży. Auch Vers 14. To też czytamy w wierszu 14. Warum ist das so wichtig? Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Bestimmt habt ihr als Kinder schon mal zu euren Eltern gesagt. Z pewnością jako dzieci mówiliście do swoich rodziców, ihr versteht mich nicht, że wy mnie nie rozumiecie. Du hast etwas von der Schule erzählt oder von einer Situation. Może opowiadałeś rodzicom o szkole albo o pewnych sytuacjach w twoim życiu. Und du sagst, ach, ihr könnt mich nicht verstehen. I stwierdzasz, ach, nie potraficie mnie zrozumieć. Aber wir haben es im Himmel mit einem hohen Priester zu tun. Ale my mamy do czynienia z takim najwyższym kapłanem, który jest w niebie, der wahrer Mensch ist, który jest prawdziwym człowiekiem. Und als Mensch kann er uns verstehen. I jako człowiek jest on w stanie nas zrozumieć. Stellen wir uns vor, was die Bibel uns über ihn berichtet. Weźmy to pod uwagę, co Biblia nam o nim opisuje. Der Jesus wurde geboren, że Pan Jezus narodził się. Er war, so sagt es die Bibel, in eine Windel gewickelt. I Biblia mówi, że on został owinięty w pieluszki. Er war 12 Jahre oder als Kind bei den Eltern. I on jako dziecko był razem ze swoimi rodzicami. Er hat einen Beruf ausgeübt als Zimmermann. I on również wyuczył się i wykonywał zawód cieśli. Und so weiter und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Wir haben eine Person im Himmel, zu der wir beten können. I my mamy w niebie taką osobę, do której możemy się modlić. Wie es hier heißt, die in allem versucht worden ist. Vers 15. Tak jak tu w 15 wierszu jest to napisane,
która we wszystkim była tak jak i my doświadczona. Der Jesus hat erlebt, wie sie Beifall geklatscht haben. Sie wollten ihn zum König machen. Pan Jezus przeżywał i takie chwile, w którym ludzie z zachwytu klaskali wokoło niego i chcieli go uczynić królem. Der Jesus hat erlebt, wie sie ihn verworfen haben. Pan Jezus również i przeżył to, jak ludzie go całkowicie odrzucili. Der Jesus wurde von seinen eigenen Jüngern verraten, verleugnet. A również Pan Jezus przeżył to, że został zdradzony przez swojego własnego ucznia i zaparł się inny uczeń jego. Das sind Dinge, die wir vielleicht auch erleben. I to też są rzeczy, które i my może przeżywamy w naszym życiu. Aber der Jesus kann uns verstehen. Ale Pan Jezus może nas zrozumieć. Aber das ist noch nicht genug. Ale to nie, jeszcze nie dosyć tego. Wenn wir zurückgehen zu den Eltern, bo gdy wrócimy myślami do naszych rodziców, vielleicht können deine Eltern dich verstehen, to może powiesz, moi rodzice mnie rozumieją. Aber sie können nichts ändern. Sie können nichts verändern. Ale oni nie potrafią niczego zmienić. Sie haben vielleicht keine Möglichkeit. Po prostu nie mają do tego możliwości. Aber der Jesus ist nicht nur Mensch. Ale Pan Jezus nie tylko jest człowiekiem, sondern es heißt Jesus, den Sohn Gottes. Ale jest tutaj napisane Jezus, Syn Boży. Er ist Mensch und kann alles verstehen. On jest człowiekiem i potrafi wszystko zrozumieć. Und er ist Gott. I on też jest Bogiem. Und so hat er alle Macht, die Dinge auch zu ändern. I ma też i tym samym do dyspozycji wszelką moc, aby rzeczy zmieniać. Das ist unser hoher Priester. Taki jest nasz najwyższy kapłan. Und er zeigt uns hier, dass er Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. I mamy tutaj napisane, że on ma współczucie ze słabościami naszymi. Was bedeutet das? Co to oznacza? Schwachheiten sind nicht Sünde. Słabości to w żadnym wypadku nie są grzechy. Das ist ganz wichtig. To jest bardzo ważne, żeby to wziąć pod uwagę. Aber es gibt im Leben jedes Menschen Schwachheiten. Ale w życiu każdego człowieka są słabości. Und ich glaube, wir finden vier Schwachheiten in der Bibel. I myślę, że w Biblii możemy też znaleźć opis wielu słabości. Besonders im zweiten Korintherbrief wird uns eine Schwachheit vorgestellt. Szczególnie w drugim liście do Koryntian jest nam przedstawiona pewna słabość. Wir lesen vielleicht einmal Kapitel 12. Przeczytamy z drugiego listu do Koryntian 12 rozdział. Vers 9, zweite Hälfte. 9 wiersz, druga połowa. Daher will ich lieber. Pod koniec tego wiersza. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Das ist das erste, Schwachheit im Dienst. Pierwsza rzecz, która tutaj jest wymieniona, to jest właśnie słabość w wykonywaniu służby. Wir werden es immer erleben. My ciągle będziemy tego doświadczali, dass Diener Schwachheiten haben. Że słudzy mają słabości. Dafür hat der Jesus Mitleid. I właśnie z tym Pan Jezus ma współczucie. Aber er sucht besonders schwache Gefäße aus. I możemy powiedzieć, że Pan wyszukuje sobie szczególnie słabe naczynia, damit die Kraft Gottes sichtbar wird. Aby mogła właśnie ta moc Boża być widoczna. Der Teufel sucht oft hervorragende Gefäße aus. A diabeł wyszukuje bardzo często te najwspanialsze naczynia. Sie machen Eindruck auf den Menschen. Bo takie osoby zawsze wywierają wielkie wrażenie na pozostałych ludzi. Aber Gott möchte nicht Gefäße, Diener haben, die Eindruck machen. Ale Bóg nie chciałby mieć właśnie takich sług, którzy potrafią wywrzeć wielkie wrażenie na ludziach. Sondern die Kraft Gottes soll sichtbar werden. Ale powinna być w nich widoczna moc Boża.
Ich möchte nicht zu lange dabei bleiben. Zweiter Punkt bei Schwachheit ist. Nie chciałbym dłużej się przy tym zatrzymywać. Jedynie pokażę, że drugim punktem co do słabości to jest. Römer 14. To jest pokazane w liście do Rzymian, 14 rozdział. Schwache gegenüber starken. Tam są właśnie przeciwstawieni słabi naprzeciwko mocnych. Es gibt Menschen, die können etwas tun und andere haben ein Problem damit. Są tacy ludzie, którzy potrafią coś zrobić, a inni z tą samą rzeczą mają problemy. In Römer 14 ist das Beispiel Fleisch essen. W liście do Rzymian w 14 rozdziale jest właśnie podany przykład spożywania mięsa, które było wcześniej ofiarowane bałwanom. Aber der schwache ist Gemüse. I czytamy o tym, że słaby wierzący nie jada tego mięsa, tylko spożywa warzywa. Das dritte, was uns vorgestellt wird in Römer 8, Vers 26. A trzecia rzecz, która jest przedstawiona nam w Rzymian w 8 rozdziale, w 26 wierszu. Körperliche Schwäche. Mowa jest tam o słabościach ciała naszego. Auch das ist in unserem Leben oft so. To też pojawia się często w naszym życiu. Und das vierte ist, was wir alle erleben. A czwartą rzeczą jest to, co my wszyscy też i przeżywamy. Hunger, Durst, Müdigkeit. To głód, pragnienie, zmęczenie. Immer wenn wir die Bibel lesen, werden wir müde, ne? Jak to jest, że zawsze jak czytamy Biblię, to nagle jesteśmy tacy zmęczeni? Das ist Schwachheit, ne? To jest właśnie słabość. Der Jesus hat Mitleid damit. I Pan Jezus ma właśnie z takimi słabościami współczucie. Denn der Jesus war hier auf der Erde. Bo Pan Jezus był tutaj na tej ziemi. Und wir lesen, er war müde von der Reise. I czytamy o tym, że on był strudzony podróżą. Und so möchte er uns als großer hoher Priester helfen in unseren Schwachheiten. I dlatego on jako ten wielki arcykapłan chce nam pomagać w naszych słabościach. Ob es Schwachheit im Dienst ist? I to nieważne, czy to jest słabość w wykonywaniu służby. Ob es Schwachheit im Glauben ist gegenüber starken? Czy to jest słabość we wierze w stosunku do mocnych we wierze? Ob es körperliche Schwäche ist? Czy to jest też i słabość w ciele naszym? Oder ob es Schwäche durch die Schöpfung ist? Albo może to jest słabość tego stworzenia. Der Jesus ist im Himmel und leidet mit. Pan Jezus jest teraz w niebie, ale on cierpi razem z nami. Bedenken wir das jeden Tag? Czy my mamy to zawsze na myśli każdego dnia? Wenn wir nächstes Mal zur Schule, zur Arbeit oder etwas machen, dann wissen wir, der Jesus ist im Himmel und denkt an uns. Gdy każdego dnia musimy iść ciągle na nowo do szkoły, do pracy albo do jakiejkolwiek służby, to czy nie powinniśmy pamiętać, że Pan Jezus jest teraz w niebie i on ma współczucie do tej słabości naszej? Ihr seht, wie schnell die Zeit vorangeht. Na pewno zauważacie, jak szybko posuwa się też i czas. Und so möchten wir jetzt gleich zu dem zweiten Teil der Anbetung kommen. Chcemy teraz przejść szybko do tej drugiej części dotyczącej uwielbienia. Aber wir finden in Kapitel 5 und 6 noch drei weitere Gefahren, die ich nur kurz zeigen möchte. Ale w 5 i 6 rozdziale znajdujemy trzy niebezpieczeństwa, które chciałbym krótko przedstawić. In Kapitel 5 sehen wir in Vers 11 bis 14. W 5 rozdziale, w tych wierszach od 11 do 14 oglądamy, dass die Hebräer müde geworden sind im Hören des Wortes Gottes. Że Hebrajczycy strudzili się słuchaniem Słowa Bożego. Das kann auch eine Gefahr bei uns sein. I takie niebezpieczeństwo może też i wystąpić u nas. Wenn wir immer wieder das Gleiche hören, jeżeli ciągle na nowo słuchamy tego samego, dann können wir müde werden. To możemy się tym zmęczyć. Aber Gott sagt immer wieder in der Bibel, ich möchte euch erinnern, erinnern, erinnern. Ale Bóg nam w Biblii ciągle na nowo mówi, chciałbym wam o tych rzeczach przypominać, przypominać, przypominać. In Kapitel 6 am Anfang, na początku 6 rozdziału,
finden wir, dass sie erschüttert wurden durch Bekenner. Czytamy o takich ludziach, którzy byli wstrząśnięci pewnymi ludźmi, którzy byli wyznawcami. Auch das ist eine Gefahr für uns. To też jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla nas. Wenn plötzlich wir merken, eine Person hat nicht wirklich geglaubt, sondern nur bekannt. Gdy nagle stwierdzimy, że pewna osoba nie uwierzyła w rzeczywistości, tylko stała się takim tylko zewnętrznym wyznawcą. Vielleicht bist du mit einer Person zusammen zur Sonntagsschule gegangen. Może z pewną osobą długie lata chodziłeś razem do szkółki niedzielnej. Zur Sonntagsschule, zur Jugendstunde. Może chodziłeś wspólnie nawet i na godziny młodzieżowe. Du hast gehört, wie die Person gesungen hat. Słyszałeś, jak ta osoba razem z tobą śpiewała. Und plötzlich bleibt der Platz leer. I nagle patrzysz, a miejsce obok ciebie jest puste. Das ist eine Erschütterung. To na pewno może być dla ciebie wstrząsające. Aber der Jesus möchte, dass wir jetzt auf ihn schauen. Ale Pan Jezus chce, abyśmy my dalej spoglądali na Niego. Er hat das auch erlebt. On również i tego doświadczał. Am Ende haben ihn alle verlassen. Bo czytamy o tym, że na koniec wszyscy go opuścili. Die letzte Gefahr, i ostatnie niebezpieczeństwo, ab Vers 9 von Kapitel 6 ist, to jest opisane w wierszu, począwszy od wiersza 9 w 6 rozdziale, ist das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Że możemy z oczu naszych również też stracić nasz cel pielgrzymki. Das ist fast das gefährlichste. I to jest rzecz prawie że najbardziej niebezpieczna. Stellt euch einmal vor, ihr fahrt mit dem Auto. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie samochodem. Ihr habt das Ziel im Navigationssystem eingegeben. Wprowadziliście cel waszej podróży do systemu nawigacyjnego. Und auf einmal kein GPS-Empfang. I nagle okazuje się, że nie możecie odbierać dalej sygnału GPS-a. Was tun? Co wtedy? Habt ihr noch eine Karte im Auto? Czy macie zawsze mapy w samochodzie? Ich nicht. Ja nie. Und dann sehen wir auf einmal, wie hilflos wir sind. I wtedy nagle możemy zauważyć, jak jesteśmy bezradni w tej sytuacji. Das ist gefährlich, wenn wir unser Ziel aus dem Auge verlieren. I jakże to jest niebezpieczne, jeżeli nasz cel my stracimy sprzed naszych oczu. Unser Ziel ist der Himmel. Bo naszym celem jest niebo. Und wir sehen am Ende von Kapitel 6, dass der Jesus als Vorläufer eingegangen ist. I możemy pod koniec tego 6 rozdziału przeczytać o tym, że Pan Jezus jako ten, który biegł przed nami, on dotarł już do celu. Vers 19. Czytamy o tym w 19 wierszu. Wir haben ihn als einen sicheren und festen Anker der Seele. Mamy go jako tą pewną i mocną kotwicę naszej duszy. Und das ist unsere Sicherheit. I to jest właśnie naszym bezpieczeństwem. Nun geht in Kapitel 7 und bis 10. I teraz w rozdziałach od 7 do 10. Wenn er uns mit den Schwachheiten geholfen hat, gdy już przeczytaliśmy, rozważyliśmy to, jak on nam pomaga w naszych słabościach, möchte er uns jetzt zur Anbetung führen. Chciałby on nas teraz przeprowadzić z tych słabości do uwielbienia. Und ich kann unmöglich jetzt auf die Kapitel eingehen. Jest to rzeczą niemożliwą z braku czasu, aby szczegółowo mówić o tych rozdziałach. Wir finden zuerst in Kapitel 7, wie groß seine Person ist. Najpierw w rozdziale 7 oglądamy, jak wielką jest jego osoba. Wenn man einen Juden fragt, welches ist die größte Person in Israel? Gdyby Żyda zapytać, kto jest tą największą osobą w Izraelu? Abraham. To wtedy byśmy usłyszeli Abraham. Jetzt zeigt er hier, Melchizedek ist größer. Ale ten rozdział nam pokazuje, że Melchizedek jest większym. Und der Jesus ist hoher Priester. A Pan Jezus jest tym najwyższym kapłanem. Wie Aaron tätig. I tak jest czynny, jak to dokonuje Aaron, dokonywał Aaron.
aber nicht nach dem Rang von Aaron. Ale nie dokonuje tego według tego porządku aaronowego, sondern nach dem Rang, nach der Ordnung Melchisedeks. Ale wykonuje to według porządku Melchisedeka. Und wenn wir schauen, wie 1. Mose 14 Melchisedek zeigt, i gdy przyjrzymy się w pierwszą księgę Mojżeszową w 14. rozdziale tej osobie Melchizedeka, ohne Vater, ohne Mutter, gdy czytamy o nim, że jest to postać bez ojca, bez matki, ohne Anfang, ohne Ende, bez początku i bez końca, dann stimmt es nicht in Bezug auf Melchisedek. Er hatte einen Vater, er hatte eine Mutter, er hatte einen Anfang und ein Ende. To z pewnością pomyślimy, że coś tu się nie zgadza, bo przecież ten rzeczywisty Melchizedek ma, czy miał ojca i matkę, miał początek i koniec. Sondern Gott will uns ein Vorbild auf den Jesus geben. Nie, Bóg chciałby nam dać właśnie taki wzorzec wskazujący na Pana Jezusa. Und deswegen schreibt es nichts über Anfang und Ende, Vater und Mutter. I dlatego nie pisze co do tego Melchizedeka o ojcu i matce i o początku i końcu. Und dann finden wir in Kapitel 7 Vers 26 noch weitere wunderbare Eigenschaften über den hohen Priester. I w tym 7. rozdziale w 26. wierszu możemy wyczytać następne wspaniałe cechy dotyczące tego najwyższego kapłana. Ein solcher hoher Priester geziemte uns. Takiego przystało nam mieć arcykapłana. Was bedeutet geziemte? Co to oznacza, przystoi mieć takiego arcykapłana? Vielleicht möchtest du bald Führerschein machen, um Auto zu fahren. Może ty jako młody człowiek wkrótce chcesz zrobić kurs prawa jazdy, aby móc jeździć samochodem. Und du sagst zu deinem Vater, wenn ich Führerschein habe, i mówisz do swojego taty, gdy będę już miał prawo jazdy, geziemt mir ein Ferrari. To wtedy przystoi, abym miał Ferrari. So steht es hier. Tak tu jest napisane. Nicht in Bezug auf ein Auto. Oczywiście nie w związku ze samochodem. Das ist unwichtig. Bo takie samochody w tym względzie są nieważną rzeczą. Uns steht ein so großer hoher Priester zu. Tak, to nam przystoi mieć takiego najwyższego kapłana. Warum kann es so sein? Dlaczego to w ogóle jest możliwe, aby tak było? Es liegt nicht bei uns. Oczywiście to nie jest zależne od nas. Wir sind tot in Sünden und Vergehungen gewesen. My byliśmy umarli w grzechach i w naszych przestępstwach. Aber Gott hat eine so hohe Berufung des Gläubigen vorgehabt. Ale Bóg miał na myśli tak wzniosłe powołanie dla stanowiska dla wierzących. Und deswegen brauchen wir auch so einen hohen Priester. I dlatego my też potrzebujemy tak wzniosłego najwyższego kapłana. Und das ist jetzt das Thema für Anbetung. I to właśnie jest teraz tematem, który nas wprowadza do uwielbienia. Wir haben Zugang in das Heiligtum. My mamy teraz dostęp do miejsca najświętszego. Ein Jude, a Żyd war noch nie im Heiligtum. Nigdy nie był w tym miejscu najświętszym. Oder? Nieprawdaż? Es geht überhaupt nicht. Dla niego było to rzeczą niemożliwą. Am Vorhof war Schluss. Tylko mógł wejść do przedsionka i koniec. In 3. Mose 16 lesen wir. W trzeciej księdze Mojżeszowej w 16. rozdziale możemy przeczytać, Aaron geht hinein, że Aaron wchodził do środka, und das Volk war draußen und hatte Angst. A cały lud znajdował się na zewnątrz i wszyscy byli pełni obaw. In der Geschichte liest man, w historii Izraela możemy przeczytać, dass Aaron mit einer Schnur in das Heiligtum gegangen ist. Że Aaron wchodził z długim sznurem do tego miejsca najświętszego. Wenn er im Heiligtum stirbt, chodziło o to, że gdyby on tam umarł w tym miejscu najświętszym, niemand konnte hineingehen, um ihn auszuholen. To nikomu nie byłoby wolno wejść do miejsca najświętszego, aby go stamtąd zabrać. Das ist eine Anbetung, ja? To jest uwielbienie. Mit Angst. Ze strachem. Nur ein Priester. Tylko jeden kapłan mógł wejść. Aber jetzt zeigt hier, wir haben einen heiligen, unschuldigen, unbefleckten, abgesondert von den Sündern hohen Priestern. Ale my tu czytamy w 7. rozdziale, w 26. wierszu,
że my mamy arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Diesen Priester brauchen wir, i takiego właśnie kapłana my potrzebujemy, wenn wir unserer hohen Position gerecht werden wollen. Jeżeli chcemy sprostać tej wysokiej pozycji, do jakiej zostaliśmy powołani. Und wir sehen dann, Kapitel 8 möchte ich liegen lassen. I następnie oglądamy to w następnych rozdziałach, ale ósmy rozdział chciałbym tak zostawić. Wie er uns in Kapitel 9 den Weg öffnet. W dziewiątym rozdziale mamy pokazaną nową drogę, która się otwiera przed nami. Er gibt uns ein gereinigtes Gewissen. Bóg daje nam oczyszczone sumienie. Vers 14. W 14. wierszu o tym czytamy. Das ist nötig, um Freimütigkeit zu haben. I to jest rzeczą konieczną, abyśmy mieli tą swobodę czy swobodny dostęp. Zweitens gibt er uns einen geöffneten Weg. A po drugie daje nam on drogę, która jest dla nas otwarta. Wir sehen in Vers 20 bis 23, dass das Blut den Weg frei gemacht hat. I możemy się dowiedzieć z wierszy od 20 do 23, że to właśnie krew otworzyła nam taką drogę. Und das dritte ist, unsere Erlösung ist ewig. A trzecią rzeczą jest to, że nasze odkupienie jest rzeczą wieczną. Besonders Vers 25. Szczególnie to oglądamy w 25 wierszu. 24 und 25. 24, 25 wiersz. Das ist sehr wichtig, weil in Israel war die Erlösung für ein Jahr durch das Opfer. To jest rzeczą bardzo ważną, dlatego że to odkupienie w Izraelu było tylko na jeden rok poprzez złożenie tej ofiary. Und dann sehen wir in Kapitel 10. A następnie oglądamy w 10. rozdziale. Er hat aus Sündern Priester gemacht. Że on z tych ludzi, którzy są grzesznikami, uczynił kapłanów. Wir sehen, dass der Ursprung, dass Gott das wollte. Widzimy z tego, że tym źródłem, że Bóg tak tego pragnął, die Ewigkeit ist. To jest właśnie wieczność. Schon in der Rolle des Buches war davon geschrieben. Już w zwoju księgi było o tym dawno napisane. Und so möchten wir zum Schluss lesen Kapitel 10 Vers 19 bis 22. I na koniec chcielibyśmy przeczytać z 10 rozdziału od 19 do 22 wiersza. Mając więc, bracia, wolność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Ich möchte jetzt nicht viel mehr über diese Verse sagen. Nie chciałbym wiele na temat tych wierszy teraz mówić. Wir haben gesehen. Myśmy to widzieli. Der hohe Priester nimmt sich unser Schwachheiten an. Że ten najwyższy kapłan, on ujmuje się za naszymi słabościami. Aber wir sehen auch, wenn wir an morgen früh denken. Ale my również możemy i to oglądać, gdy pomyślimy sobie o dniu jutrzejszym, naszym porannym zgromadzeniu. Dass der Jesus uns zu Priestern gemacht hat. Że Pan Jezus uczynił nas również kapłanami. Und wir haben einen großen Priester. I że my mamy tego wielkiego kapłana. Über das Haus Gottes. Który jest nad domem Bożym. Und das gibt uns Freimütigkeit hinzuzutreten. I to właśnie daje nam tą wolność, tą swobodę, aby przystępować. Er möchte uns also durch die Wüste helfen. A więc on chciałby nam pomagać, gdy idziemy przez tą pustynię. Aber er möchte nicht, dass unsere Augen auf den Sand gerichtet sind. Ale on nie chciałby, aby nasze oczy były tylko skierowane na otaczający piasek.
sondern der hohe Priester möchte uns mit dem Himmel, mit dem Heiligtum verbinden. Ale ten najwyższy kapłan chciałby nas właśnie z tym miejscem najświętszym, z tym niebem połączyć. Unsere Füße stehen auf dem Sand. Nasze stopy dalej będą stały w tym piasku. Aber unsere Herzen sind im Heiligtum. Ale nasze serca będą w tym w świątyni, w tym miejscu najświętszym. Das möchte, dass der Jesus möchte, dass wir uns mehr damit beschäftigen. I Pan Jezus życzy sobie tego, abyśmy się tym więcej zajmowali.